wszystkie dzieci. Witamy serdecznie panie. A dzieci mi powiedzą, z jakiej okazji żeśmy się spotkali tutaj? No jasne, już niedługo świętego Andrzeja, a jest taka tradycja nasza polska. Wasze mamy, wasze babcie też wróżyły, prawda? Trzeba podtrzymywać tradycję i wy na pewno jesteście też ciekawi, co los wam przyniesie. Bardzo dziękujemy, że chcieliście wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. Tutaj panie z Gminnego Ośrodka Kultury przygotowały wam wiele zabaw, konkursów i wróg. Słuchajcie, bo z wróżbami nie ma żartów, dobrze? Wszystkie wróżby przygotowaliśmy dla was. Mam nadzieję, że nie ma żadnych złych wróżb. Wszystkie wróżby są przyjemne i wesołe. Teraz, zanim zaczniemy wróżyć, rozpoczniemy taką zabawę, taką wróżbą. Aby nam się wróżby spełniły, musimy złożyć dary, dobrze? Będziemy wrzucać pieniążek do misy. Co tu się dzisiaj dzieje? Przygotowaliśmy dzisiaj, odbywają się pierwszy dzień Andrzejek. Zorganizowaliśmy dla najmłodszych dzisiaj, w tej chwili są klasy 0-3. O 13 przyjdzie druga grupa, klasy 4-6. Jutro od rana, od godziny 9 będą wróżyć przedszkolaki. A w sobotę w filii GOK w Orgulach mamy andrzejkowe spotkanie z folklorem, imprezę powiatową. Także w Leśnej, w GOK-u cały tydzień andrzejkowy. Co przygotowaliście dla najmłodszych dzisiaj? Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele zabaw, konkursów, przede wszystkim wróżby. Postaraliśmy się przygotować same dobre wróżby i życzymy dzieciom, żeby się wszystkie te wróżby spełniły, ponieważ tak jak pani widzi, to jest najlepsza grupa do wróżb. Bardzo my się cieszymy, bo te dzieci jeszcze chyba bardzo wierzą w te wróżby i bardzo dobrze się z nimi pracuje. No, widać, że się dobrze bawią. Tak, właśnie, jest ich dużo, to też daje, bo gdyby tam była jedna klasa czy dwie, a zaprosiliśmy wszystkich, dlatego że i szkoła, i panie bardzo chętnie do nas przychodzą, współpracują z nami. My się cieszymy, panie przygotowały wiele zabaw, przygotowały dekoracje, także to jest też ważne. I jest fajnie.
Powiemy. O, zobaczcie, to nie jest jeszcze, ale też znaleziony na drodze. To jest, zobaczcie, co to jest. Tam. Życie bardzo pożyteczne i pracowite. Wielkie brawo. Uwaga, czeka Was jedna niespodzianka, to już fajnie, nie? Już niedługo spadnie na Was też prezentu. No jasne, Mikołaj się zbliża. Od kogoś dawno oczekiwanego. Super, brawo!